Seria Resident Evil to gra, która tak naprawdę stała się ikoną gatunku survival horroru, choć mocno bazująca na fundamentach starszego Alone in the Dark. Capcom dorzucił od siebie troszkę stampowości z filmów klasy B, czyli zombie, sporo krwi i obciachowe teksty. Druga odsłona była istną żyłą złota. Niemal wszyscy pracownicy tego dewelopera pracowali nad jakimś projektem związanym z uniwersum Resident Evil. Jak zwykle ta recenzja będzie zawierała nie tyle co pewne ciekawostki, co dość istotne informacje dotyczące genezy powstania Resident Evil 3 oraz innych odsłon serii. Tak więc zapraszam do obejrzenia całej recenzji. Druga odsłona Resident Evil miała zawitać też na Sega Saturn i tak się niestety nie stało i cały projekt anulowano. Zaś to, co z niego pozostało, przyczyniło się jako fundament do stworzenia gry Resident Evil Code Veronica. Kolejny zespół Capcomu pracował nad Resident Evil Survivor, zaś sam ojciec serii Shinji Mikami pracował nad zupełnie inną marką, jaką była wtedy gra Dino Crisis. Najmniejszy zespół w Capcomie pracował również nad spin-offem serii. Resident Evil 3 pochłaniał najwięcej rąk do pracy, a sama wizja trzeciej odsłony była zupełnie czymś innym, co znamy do tej pory. W pierwszych założeniach fabuła opowiadała dalsze losy komandosa z Umbrelli o ksywce Hank, który ma przy sobie śmiertelnie niebezpieczną fiolkę zawierającą wirusa. Teraz za wszelką cenę próbuje powrócić żywy i wydostać się z piekła, w jakim się znalazł. Akcja tej wersji nie działa się w mieście, lecz na statku, na którym dochodzi do infekcji. Tytuł ten miał pojawić się w 2000 roku, lecz niestety na horyzoncie pojawił się PlayStation 2. Dostosowanie gry pod konsolę nowej generacji, a tym samym nie wykorzystując jej potencjału, było bez sensu i pochłaniałoby kolejne fundusze. Tytuł ten anulowano, a ludzi pracujących nad tą grą przeniesiono do innego projektu, jakim był wtedy Resident Evil 4. Za powstanie Resident Evil 3 odpowiada właśnie najmniejszy zespół w Capcomie, który pracował nad spin-offem i miał wtedy najmniejsze doświadczenie. Sam spin-off miał opowiadać losy jednego z mieszkańców Raycon City, którego celem było uciec z zainfekowanego miasta. Akcja gry miała dziać się równolegle z wydarzeniami z Resident Evil 2. Trzeba było jeszcze dać znaną i lubianą postać. Padło na bohaterkę z pierwszej odsłony serii Jill Valentine. Tak w niemal ekspresowym tempie, bo w niecałe kilka miesięcy powstała pełnoprawna odsłona. Dziś moglibyśmy to nazwać dużym dodatkiem. W gruncie rzeczy Resident Evil 3 to koncept porzuconych pomysłów z dwójki i wpakowanie ich do trzeciej odsłony. I wcale się nie dziwię ludziom, którzy mówią, że Resident 3 nie wygląda jak pełnoprawna odsłona. To jest zupełnie zrozumiałe, bo jak mówiłem wcześniej, widać na wielu płaszczyznach, że tytuł powstał na szybko i w pośpiechu. Co nie zmienia faktu, że w Resident Evil 3 gra się bardzo przyjemnie. Nasza bohaterka po makabrycznych przejściach z posiadłości Spencera powoli dochodzi do siebie. Trafiła do miasta Raycon City, ale tak naprawdę nie wiedziała, że weszła z deszczu pod rynnę. Na jej oczach doszło do ataku na miasto. Jill miała trochę czasu na przygotowania, potem musiała czym prędzej uciekać ze skazanego na zagładę miasta pełnego żywych trupów. Dodatkową atrakcją w grze jest sam Nemesis, nieudany eksperyment z projektu Tyrant, który finalnie okazał się bardziej niebezpieczny niż sam Mr. X. Zdolność przyjmowania rozkazów oraz samoregeneracja ran poprzez automatyczne mutacje to tylko dwie z wielu zdolności śmiercionośnej maszyny, jaką jest nasz prześladowca. Nemesis ma jeden prosty cel – zabić wszystkich ludzi z oddziału STARS. Mutant ma fotograficzną pamięć, więc bez najmniejszego problemu zapamiętał pozostałych członków jednostki, którzy pozostali przy życiu. Zgładzi nawet tych, którzy staną mu na drodze, a w tym wypadku oprócz ocalałych cywilów napanoszą się zahartowani w boju najemnicy Umbrelli. Gra nie dzieje się już w jednym miejscu, tutaj twórcy przenieśli akcję pod gołe niebo. Przejdziemy się więc po zrujnowanych ulicach miasta. Odwiedzimy kilka miejscówek, trafi się nawet komenda policji z drugiej odsłony, ale przy wszystkich lokacjach, które zaoferują nam dach nad głową, nie spędzimy dłużej niż kilka chwil. Przez całą grę będzie nas prześladował Nemesis, który jest bardzo silny, potrafi biegać oraz bardzo chce pozbawić nas życia wszelkimi dostępnymi metodami.
Często jego pojawienie się postawi gracza przed wyborem, co w danym momencie zrobić. Ucieczka albo neutralizacja. Na przykład rzuceniu lampy w uszkodzony zbiornik z gazem, aby wysadzić całe pomieszczenie wraz z potworem. Inny przykład może odnieść się do porażenia prądem Nemezisa, bądź oślepienia go światłem i zepchnięcia go w przepaść. Oczywiście nie wszystkie wybory są stricte powiązane tylko z Nemezisem. Są również inne, całkiem fajne sytuacje dotyczące jakiegoś motywu bądź samych zombie. Można śmiało powiedzieć, że te wszystkie wybory to takie dwa scenariusze w pigułce dla jednej postaci. Warto więc przejść dwa razy Resident Evil 3 z odmiennymi wyborami. Oczywiście całość zabawy i tak potoczy się tak samo, ale fajnie jest wybrać inną drogę niż tą, którą wybraliśmy za pierwszym razem. Miasto w Trójce robi naprawdę wrażenie. Środowisko gry jest różnorodne oraz ciekawe. Odwiedzimy wiele fajnych miejsc, na przykład szpital, stację benzynową, elektrownię, park i wiele innych, a ciągły ruch spowoduje, że plener gry stale się zmienia, a nie pozostaje taki sam jak w poprzednich dwóch odsłonach. Na spory minus według mnie leci na pierwszy odstrzał oprawa graficzna. Niestety, ale poziom wykonania zombiaków w Resident Evil 3 jest średni. Czasem występują prześwity w teksturach, a w wersji na PC-tach jest to nagminne i bardzo razi w oczy. Kiedy ręce, tors, nogi prześwitują na wylot, to jest to nic innego jak braki w teksturach 3D. Na PlayStation mniej takich boboli, ale jednak są, gdzie w drugiej odsłonie nie było czegoś takiego wcale. Również oprawa graficzna była sporo lepsza, a na PC-tach często tekstury jakby falowały. Na PlayStation było po prostu więcej pikselozy, widać to było, że tytuł był zrobiony w kilka miesięcy. Nowości w grze jest niestety mało. Oprócz nowych broni na łatwiejszym poziomie trudności mamy maszynkę do tworzenia amunicji. Zbieramy proch, możemy go mieszać, a następnie przetwarzamy go w maszynce i mamy amunicję. Z innych zmian jest też błyskawiczny obrót o 180 stopni bądź wykonanie uniku, pozwalający uchylić się przed ciosami Nemezisa. Są one z początku ciężkie do ogarnięcia, ale z biegiem czasu nie powinny stanowić wyzwania. Innym takim udogodnieniem jest możliwość wykorzystania poszczególnych elementów otoczenia do walki z potworami. Domyślnie są to wybuchowe beczki. Innym razem możemy strzelić w wiszącą paletę, aby ta spadła na przeciwnika, bądź strzelić w lampy znajdujące się w parku. Zamiast likerów powrócą huntery z części pierwszej oraz żabohuntery, czyli na przykład wielki robal jako boss. Ogólnie napotkamy psy, pająki, ptaki i inne znane potwory z poprzednich odsłon. Powrócą nawet chimery z części pierwszej w nieco innej formie. Nie pokuszono się tutaj o wzbogacenie bestiariusza. Nie można ukrywać, że samo Resident Evil 3 poszło troszkę śladami Dino Crisis 2, bo gra nie jest już tak rozległa jak poprzednie odsłony. Tytuł ten jest wyraźnie bardziej liniowy. Przystaniemy w szpitalu i na posterunku, czy w innych miejscówkach, ale tylko po to, aby rozwiązać jakąś mało skomplikowaną zagadkę, otworzyć jakieś drzwi, czy zrobić coś dodatkowego. Resident Evil 3 na pewno nie jest słabą grą, ale też nie jest tak dobra jak poprzedniczki. Tutaj bardzo odbija się krótki developing przy samej grze. Widać to po modelach 3D i ich jakości, po małej ilości potworów, jak i naprawdę skromnej liczbie bossów, bo w zasadzie walczymy ciągle z Nemezisem i z wielkim robalem. Fabularnie gra trzyma poziom. Cieszy również fakt, że większość gry jesteśmy na zewnątrz, a nie wewnątrz budynków. Co widać, że po prostu się przemieszczamy i nasza ucieczka z miasta faktycznie nabiera głębszego sensu. Co również usłyszymy, to słabsza jakość dźwięku. Zombie i inne potwory nie są już tak charakterystyczne i zapadające w pamięci jak odgłosy likera czy innych truposzy. Uważam, że muzyka w Resident Evil 3 również odbiega od poprzednich odsłon i z pewnością nie zapadnie nam tak w pamięci, jak świetna ścieżka dźwiękowa z pierwszej odsłony, czyli z drugiej części cyklu. Chyba jako fan serii największy żal można mieć do zmarnowanego potencjału tej odsłony. Zbyt krótki czas pracy nad grą i zbyt szybkie wypuszczenie jej na rynek, widać to było gołym okiem w samej grze. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nemezis, świetny klimat miasta i jego eksplorowania, wybory, które same w sobie zachęcają do przejścia gry dwa razy. Resident Evil 3 to również mniej dodatkowej zawartości. Po przejściu gry odblokuje nam się jedyny tryb w grze o nazwie Mercenaries, w którym musimy dobiec od jednego do drugiego końca miasta, a za czynności takie jak uniki, zabijanie potworów oraz ratowanie cywilów otrzymujemy dodatkowy czas na ukończenie misji. Do wyboru mamy trzech najemników z fabularnego wątku gry.
Wersja najemników na PC-ta oraz Dreamcasta była dostępna od razu, nie trzeba było przechodzić gry. Resident Evil 3 w tym roku ma premierę swojego remake'a, na którego czekam z wywieszonym jęzorem, a który na pewno będzie recenzowany na moim kanale. Myślę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że remake trójki poprawi sporo błędów z oryginału, bo tutaj w odróżnieniu od dwójki czy jedynki jest co poprawiać. Mam również nadzieję, że remake niczego nie uszczupli względem oryginału. Moja rekomendacja do klasycznej odsłony Resident Evil 3 Nemesis to dobra gra. Choć najsłabsza z całej trylogii, to bez wątpienia jest to dobra i godna polecenia gra. Zwłaszcza dla fanów serii. Na dziś to już wszystko. Komentuj, subskrybuj, czekaj na kolejne moje filmy, a ja na pewno Cię jeszcze zaskoczę ciekawymi recenzjami. Przynajmniej taką mam nadzieję. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć! You mean Nikolai? Yeah!